polskiego debla. Już, drodzy Państwo, awizujemy Jakub Dyjas i Daniel Górak kontra Maciej Kubik i Samuel Kulczycki. Na pewno dla nas fantastyczna sprawa, że właśnie ten mecz, który się w tej chwili właśnie rozpoczyna, dzieje się pomiędzy Polakami. Tak, to jest bardzo dobry turniej polskiej reprezentacji, zarówno w męskim, jak i w kobiecym turnieju. Dobra wiadomość jest taka, że jedna z tych par będzie w finale. Ta druga wiadomość jest taka, że chłopacy są w takiej formie, że mógłby to być finał, no ale tak naprawdę no, mamy dwie pary w półfinale, jedną w finale i czekamy na dobrą grę i na dobre widowisko. Czekamy na rozwój wydarzeń, a przypomnijmy Państwu do tej pory drogę właśnie tych dwóch debli do tego półfinału. Jakub Dyjas i Daniel Górak pokonali wcześniej Hiroto Shinozuke i Kakeru Sone. Potem z kolei tu był wynik 3-2, bardzo zacięte spotkanie. Miałem okazję też widzieć, jak grali panowie i to spotkanie naprawdę dostarczyło sporo emocji. Później z kolei Węgrzy, to spotkanie dzisiejsze 3-0, Jakub Dyjas, Daniel Górak kontra Nandor Ečeki i Tomasz Lakatosz, jeśli chodzi o drugiego naszego debla, Maciej Kubik i Samuel Kulczycki wygrali z parą Hongkongu, później z kolei z parą z Tajwanu i właśnie w ten sposób najpierw 3-0 zawodnikami z Hongkongu, później 3-2 zawodnikami z Tajwanu i w ten właśnie sposób znaleźli się w tym półfinale. Tak, ta młodsza para w czerwonych koszulkach, Kubik Kulczycki, no miała o wiele trudniejszą drogę do tego, żeby zdobyć tutaj półfinał i grać właśnie w tym meczu. Przebijali się od kilku dni przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie sprawili olbrzymią niespodziankę, pokonując debel z Hongkongu, który uchodzi jedną za najlepszych par na świecie, która była rozstawiona z numerem 1. Zrobili to naprawdę w imponującym stylu. Pokonali tą parę z Hongkongu 3-0. No i dzięki swojej dobrej grze, bardzo dobrej grze w ciągu tych kilku dni, grają w tym półfinale i objęli prowadzenie 5-3. Bardzo często o tym wspominamy podczas transmisji z tenisa stołowego, że tutaj podczas takiej gry deblowej nie liczą się tak bardzo rankingi singlowe. Tutaj liczy się to zgranie przy stole i to, jak te pary są grane. I bardzo często jest tak, że jeśli byśmy rozbijali na te pojedyncze rankingi, faworyt byłby bardzo przejrzysty. Kiedy dokładnie my już z doświadczenia obserwujemy te pojedynki deblowe, widzimy, że jest zupełnie inaczej. Czasami ta para, która te rankingi indywidualne ma dużo niższe razem, to 2 plus 2 stanowi na przykład czasami 5 czy 6 i ten potencjał jest dużo wyższy, niż wydawałoby się z logiki matematycznej. Tak, dokładnie. No, gra deblowa jest taką jednością i tak naprawdę bardzo wiele zależy od spójności tych dwóch zawodników. To jest suma umiejętności pojedyncze, ale to jest po prostu debel. No. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. W tej chwili 8-4 prowadzi Kubik Kulczycki i wydaje mi się, że podeszli do tego spotkania tak, no, z takim trochę lepszym nastawieniem, jeżeli chodzi o cechy wolicjonalne, i walczą o każdy punkt bardzo mocno. Na razie grają agresywnie i przynosi im to powodzenie i prowadzenie. Dynamiczna akcja obustronna. Może się podobać to spotkanie zdecydowanie i coraz bliżej zwycięstwa w tej pierwszej partii para Kubik-Kulczycki. Na pewno też nie bez znaczenia jest to, że oni grają tutaj pod dużo mniejszą presją, bo tymi faworytami są teoretycznie przynajmniej Dyjas i Górak, bardziej doświadczeni panowie, ale mówiliśmy o tym, jak świetnie się rozwijają nam ci dwaj zawodnicy Kubik i Kulczycki. Właśnie widać, że ta para funkcjonuje coraz lepiej, właściwie można powiedzieć, rozwija się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Dokładnie tak jak mówisz. No, Kubik Kulczycki na tym turnieju rozegrali kilka gier więcej niż Dyjas i Górak. Może to też mieć wpływ na to, że oni są po prostu już na tej hali tak mocno ograni, już mają te zagrania, po prostu automatyzm jest pełny. Być może to też, no, odgrywa rolę na początku tego spotkania, że to już po prostu jest grane wszystko. Po kilku dniach gry deblowej to idzie wszystko w ciemno i tam jest pełne zrozumienie. Tak, Kuba Dyjas chce zastosować swoją
Słuchaj, jedno z najlepszych broń na odbiorze. Przejście na backhand i atak. W tej chwili został. Tak, tak. Na razie inicjatywa jest, te pierwsze piłki rozgrywane na stole należą do Kubika Okulczyckiego. Oni są lepsi w takiej grze, krótko, są lepsi na odbiorze. Teraz starał się zaryzykować Kuba Dyjas, od razu takim backhandowym flipem, trochę ostrzej rozpocząć tę akcję, ale ta sztuka się nie udała i 1-0 dla tej młodszej pary. Tak, no grają tego seta lepiej, grają go pewniej, też mowa ciała i zachowanie świadczy o tym, że są mocno zmobilizowani i robią, chcą zrobić swój wynik najlepszy w karierze, chcą wejść do finału turnieju Challenge Pro Tour Open, dlatego zasłużenie wygrywają pierwszego seta, bo w pierwszym secie byli lepsi. Niezwykle komfortowo ogląda się takie spotkanie, w którym niezależnie kto wygra, będziemy, można powiedzieć, zadowoleni. Tak, przed chwilą słyszeliśmy trenera Krzeszewskiego, który w tej chwili pewnie sobie gdzieś spokojnie pije kawkę, oglądając swoich podopiecznych. To zawsze jest marzenie trenerów, żeby w takiej fazie turnieju spotykali się nasi zawodnicy. Wtedy my, trenerzy, mamy trochę luzu, nie mamy napinki, nie mamy stresu, a nasi chłopcy grają dalej. Niech wygra lepszy. Tak, no bo oczywiście wiemy to, obserwując wiele tego typu turniejów, że w momencie, kiedy grają kadrowicze, no nie ma takiej możliwości, żeby trener kadry był z boku, bo nie może po prostu dopingować tylko jednym. Tak. No zasady fair play, jeśli grają nasi reprezentanci przeciwko sobie, to trener, tak jak powiedziałem, kawka, spokojnie gdzieś sobie po prostu spędza czas, obserwując grę. To na pewno też takie jest marzenie organizatorów tego turnieju i było przed rozpoczęciem, że kiedy turniej odbywa się w Polsce, to żeby mieć Polaków właśnie na takich tych decydujących fazach. I tutaj już półfinał mamy Polski. Wiemy, że w finale znajdą się Polacy. Jest to duża sprawa. Cieszymy się z tego. I jako tenis stołowy mamy szczęście, że jesteście razem z nami i akurat nasi zawodnicy, nasz tenis stołowy jest w półfinałach i możemy oglądać naszych zawodników w akcji, zarówno dzisiaj i jutro. Jeśli już tak kontynuować wątek Polski, to przypomnijmy, że jeszcze dzisiaj będzie spotkanie z kolei w singlu. W ćwierćfinale zobaczymy kolegę Badowskiego, Marka, który zmierzy się z Tomem Jarvisem. No tak, w 16 mieliśmy trzech zawodników. Tak trochę nieszczęśliwie się złożyło, że w losowaniu wpadli na siebie, ale trzech Polaków w pierwszej 16 na tak mocno obsadzonym turnieju to naprawdę bardzo dobry wynik. Zobaczymy Marka, który jest na fali wznoszącej. Ten sezon należy do niego. Mistrzostwa Europy to być może najlepszy polski zawodnik, gdzie chłopcy zajęli piąte miejsce i byli naprawdę niespodzianką turnieju. Ale do Marka jeszcze będziemy mieli okazję wrócić podczas jego spotkania, więc na razie, żeby zostawić trochę naszych widzów w niepewności i później opowiedzieć o tym bohaterze, kiedy zobaczymy go już na ekranie, skupmy się na tym właśnie meczu. No bo tutaj dzieją się rzeczy na pewno miłe dla oka, bardzo zacięty mecz, 4-4 w tej chwili. Tak, no byłem trochę ciekaw, jak będzie w tym deblu grał Kuba Dyjas, który miał dosyć duże oczekiwania i wszyscy mieliśmy duże oczekiwania, jeżeli chodzi o jego występ w grze singlowej. No ten singiel nie poszedł mu przed godziną tak jak Kuba na pewno by oczekiwał. I tak zastanawiałem się, czy po prostu miał bardzo mało czasu na odbudowanie się po grze. Nie jest tak łatwo znieść porażkę. No troszeczkę tak wygląda na to, że jeszcze ten singiel gdzieś tam w Kubie tkwi. Jeszcze to po prostu... Siedzi mu w głowie. Siedzi mu jeszcze po prostu w głowie, bo to trochę widać po grze. No. Było prowadzenie kilkupunktowe Guraka i Dyjasa, ale szybko zniwelowali przewagę Kubik z Kulczyckim i wychodzą na prowadzenie.
sprawy w swojej ręce. Widzę, że próbuje wziąć Daniel Górak, bo to jest pierwszy jego taki głośniejszy okrzyk w czasie tego pojedynku. Na początku starsi zawodnicy próbowali chodzić spokojnie, nie ukazywać tych emocji. A jak wiemy z psychologii sportu, że jest to pewien rodzaj taktyki, że właśnie... Tak. Często staramy się zdyplomować gdzieś rywala odpowiednimi okrzykami, a jeszcze jest drugi aspekt i często o tym rozmawiam ze sportowcami, że oni się sami też tym nakręcają i to bardzo im pomaga w kolejnych zagraniach. Tak. No ci starsi zawodnicy doświadczeni wiedzą, że teraz jest bardzo ważny moment w tej grze, że to drugi set, końcówka jest bardzo ważna. Jak to im ucieknie, to będzie im bardzo trudno odwrócić przegrywanie 0-2. Dlatego no, spięli się tutaj bardzo mocno i już nie ma takiego koleżeństwa, idą twardo. Tu idzie, zaczyna się walka. Ja myślę, że w półfinale takiego turnieju, to mimo że oni się bardzo lubią, to tutaj chęć zwycięstwa powoduje, że już o koleżeństwie, takim oddawaniu punktów za darmo, nie ma mowy. Tak. Miałem wrażenie, że ci starsi zaczęli tak spokojnie, ale widzę, że żarty pomału się kończą. Teraz właśnie czeka nas ta najbardziej emocjonująca część seta, końcówka. Przypomnijmy tym, którzy być może pierwszy raz dopiero oglądają tenis stołowy, gramy zawsze seta do 11. Jeśli by się zdarzyło, że będzie remis, to oczywiście na przewagi, do przewagi dwupunktowej. Ostatnio kto podaje, ten wygrywa punkty. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Też trochę niedokładny odbiór Kubika i od razu jest sytuacja wykorzystana przez Daniela Góraka. Bardzo dobry atak forehandowy poza światło stołu. I 9-9. No, zobaczymy, jak ta końcówka się rozegra. No, jest to bardzo ważny set w kontekście wygrania całego spotkania. Bardzo podoba mi się współpraca Kubik Kulczycki. Naprawdę, po każdej piłce jest, oni są razem, oni pracują. Jednak stary list, Daniel Górak zobaczył kątem oka, że Maciek Kubik przeskakuje, gdzie jest wolna część stołu. Miał na to 1/1000 sekundy, mimo wszystko. No i właśnie ten bardzo ważny set, o którym, Michale, wspominałeś, ląduje na konto tych starszych, bardziej doświadczonych, 1-1, ale to nam zjastuje tylko jeszcze większe emocje. Tak, no my czasami żartujemy między sobą, że jak grają dwie pary polskie albo dwóch Polaków naprzeciwko sobie, którzy są z jednej grupy treningowej, z jednego teamu, to przeważnie kończy się w piątym secie na przewagi, bo te różnice są bardzo niewidocznej. No właśnie, jeśli wspomniałeś o tym, że być może zakończenie tego meczu nastąpi w secie numer 5, to spieszymy Państwa z informacją, że tutaj, jeśli chodzi o grę deblową, zawsze gramy do 3 setów wygranych, czyli właśnie jest ta formuła the best of 5. Inaczej niż w singlu, bo tam gramy oczywiście do 4 setów wygranych, dlatego to na pewno jest istotne z punktu widzenia, gdyby ktoś w nieodpowiednim momencie chciał pójść wypić herbatę, to akurat od razu mówimy, jaka jest formuła i w jaki sposób należy podejść do tego spotkania. Tak. Rozpoczyna się partia numer 3. Dosyć krótka była ta przerwa między setami. Ta minuta bardzo, bardzo szybko zleciała. Wygląda na to, że Diaz i Górak pomału zaczynają tą sytuację kontrolować. Dużo spokoju na grze, na odbiorze. Ależ teraz znakomite zagranie Samuela Kulczyckiego. Tak. No piękna piłka, niestandardowo, po prostej, atak forehandowy. Tak naprawdę nie ma czasu na arenę, nie ma możliwości odebrać tą piłkę. Samek uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia i w Europie, i no można powiedzieć też na świecie. Zresztą jeśli mówisz akurat o Samuelu Kulczyckim, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że właśnie w tym turnieju trzecie miejsce w kategorii U21, więc kolejny sukces na jego koncie. Tak. No, bardzo fajnie rozwija się kariera Samuela, pomimo jego 17 lat. Maciek jest nieznacznie starszy, ale to jest przy mądrym prowadzeniu przez trenerów, przez rodziców, no to są chłopacy, którzy
mogą naprawdę w tym sporcie, w tenisie stołowym zrobić bardzo dużo na arenie międzynarodowej. Samek, no też bardzo dobry turniej, wygrany z zawodnikami z Azji, w turnieju singlowym, seniorskim z Chińczykiem, 4-0, w turniej U21, trzecie miejsce. Dwa tygodnie temu start na top 10 juniorów, 10 najlepszych juniorów w Europie, drugie miejsce i naprawdę ta kariera jest prowadzona rozsądnie, a poza tym Samek jest też bardzo odpowiedzialną osobą pomimo młodego wieku. Wiele akcji rozgrywa się w pierwszych dwóch, trzech tempach. No, tak naprawdę nie ma zbyt wielu spektakularnych akcji, bo to jest wszystko... To jest właśnie jedna z dłuższych tak naprawdę ta akcja, którą teraz obserwowaliśmy, bo mieliśmy tak po trzy uderzenia z każdej strony. Tak, tak. No, zdążyłem wypowiedzieć i wszystko się odwróciło. Ale oby więcej takich spektakularnych akcji. Co nie znaczy, że to twoje spostrzeżenie jest jak najbardziej trafne, że do tej pory, patrząc tak pod kątem widzów, którzy tutaj licznie zgromadzeni podczas tego półfinału w hali w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo, to na pewno oni chcieliby zobaczyć właśnie te najdłuższe akcje, które są efektowne, jeszcze bronione daleko od stołu, ale na razie ich za dużo nie obserwujemy. Tak, tak. Co ciekawe, dwa deble mamy w półfinałach, trzy pary deblowe i trzy pary deblowe składają się z dwóch zawodników praworęcznych. Kiedyś taką po prostu, no nie modą, ale wymogiem, najlepsze deble składały się z zawodnika prawo i leworęcznego. Tak, żeby ograniczyć tę strefę, która dyskomfortu, nazwijmy to, danej pary. Tak, tak, tak. Ludzie mieli więcej po prostu miejsca, mogli grać o wiele częściej forehandem. W tej chwili trochę ta tendencja się zmieniła, ponieważ backhand odgrywa bardzo ważną rolę i ten atak taki na serwisie stosowany przez cały świat. Dlatego te pary praworęczne wróciły znowu do łask ze względu na możliwość odbierania piłek backhandem. Zagrania tym flipem backhandowym. Tak, tak, tak. Tym tak zwanym bananem. Od razu odbieramy serwis bardzo agresywnie. Taka też jest tendencja do gry w tenisa stołowego, że staramy się każdą okazję wykorzystać na maksa, żeby przejąć inicjatywę i grać agresywnie i wytwarzać presję na przeciwnika. To właśnie co zrobił przed chwilą Kuba Diaz, to był właśnie przykład tego zagrania, które bardzo często stosują zawodnicy, żeby zdobywać punkty albo wytwarzać presję na przeciwnika. Tak, atakować w tych momentach, kiedy niekoniecznie to granie przebiciem jest akurat niezbędne. Można powiedzieć, że wywołaliśmy tutaj do tablicy, tego najpierw była taka wojna na dokładne przebicie, ale właśnie szybciej przejęli inicjatywę ci młodsi. Tak, tak, gra się trochę otworzyła, no mieli młodsi okazję do skończenia, do prowadzenia 8-6, bo piłka była dosyć łatwa, ale to czasami te łatwe rzeczy też wyglądają tylko na takie łatwe, a są trudne do wykonania. No tak, ale myślę, że ci, którzy mieli trochę więcej do czynienia z tenisem stołowym, mieli okazję chociażby amatorsko pograć, ale już dłużej, na wyższym poziomie, wiedzą, że to jest tak techniczny sport, że tu mówienie, że coś jest proste, to tylko łatwo wygląda, ale już na tym poziomie nie ma zbyt wielu rzeczy prostych. Często mówimy, że zawodnik popełnił prosty błąd, ale to też mówimy o pewnej kategorii błędu. Zdarza się jakiś błąd niewymuszony, ale... To na tym najwyższym poziomie należy. To czasami właśnie odróżnia zawodników dobrych od tych najlepszych, że właśnie bardzo mocno skoncentrowani są do tych piłek takich wyglądających na najłatwiejsze. I tam jest zero nonszalancji i 90% skuteczności z tych łatwych piłek, to charakteryzuje tych najlepszych. Tymczasem 9-8, jednopunktowe prowadzenie Kubika i Kulczyckiego. Tak, utrzymali swój atak, nie popełnili prostego błędu. Tam nie było jakiejś zbyt dużej siły w tej akcji, ale najważniejsze była podstawowa zasada zagrać na stół.
Daniel próbował zaatakować, Maciek grał na stół, no piłka dosyć trudna, bardzo nisko się odbiła. Daniel próbował skontrować tą piłkę, no niestety bezskutecznie. Skutek taki, że jest szansa setowa dla Kubika i Kulczyckiego. Dwie piłki na skończenie tej partii, ale przy tej pierwszej okazji się nie udało. Ciekawe, czy pociągną seta dalej, czy wezmą czas. No, chyba chcą skończyć tego seta, chcą być ten 11 punkt. Nie było tam myśli ani rozmowy, bierzemy czas, zastanówmy się, co róbmy, to może coś. No i tym razem. I to była dobra decyzja. Dobra decyzja. 2-1 w setach, drodzy państwo. No naprawdę ciekawie to się nam układa. No i trudno teraz przewidywać, bo widzimy takie fale, które często obserwujemy podczas spotkań w tenisie stołowym, że jeden i drugi debel szuka tych sposobów, szczególnie właśnie w grze taktycznej, w pewnych tych zagraniach technicznych, żeby oszukać rywali. Widzę, że wyciągają wnioski, kolejna partia dla przeciwników, później znowu. Wszystko rozgrywa się tak naprawdę w końcówkach setów. Tutaj widać to, co mówiłeś wcześniej, że te pary się świetnie znają, decyduje, no jest to dosyć wyśmiechtany już w sporcie slogan, ale taka prawda, że decyduje ta forma dnia, ale faktycznie, jeśli oni się tak świetnie znają, to te niuanse, ta dyspozycja, kto dzisiaj akurat w ogóle lepiej się czuje fizycznie i psychicznie, to dzisiaj może faktycznie zadecydować. Tak, dokładnie tak jak mówisz. I w tej chwili, no, po każdym secie każda z par przygotowuje coś nowego. Zastanawia się, co było dobre, co chodziło, na czym mamy punkty. Być może za chwilę para, która przegrała, Diaz, Górak, przyniosła jakąś nową taktykę. Coś zmienią w swojej grze. Na pewno coś obgadali, chociaż widziałem, no, znają się już kupę lat i czasami nie muszą dużo mówić, ale teraz prowadzili grę bardzo, bardzo krótko. Być może to jest to, co sobie obgadali w czasie przerwy i będą to częściej stosować, żeby przynosiło im to punkty. Trochę wysoką piłkę zagrał Górak. Można powiedzieć, że to było takie zaproszenie do ataku, ale niewykorzystane, taka piłka podpucha. Tak, no. Tak, trochę. Czasami ktoś by starszy powiedział, no młody się podpalił, bo trochę tej podpuchy w tym było. Ale ta piłka miała taką dosyć, bo ona była wolna, wysoka, trudną rotację, tak. Właśnie to są znowu te piłki, które właśnie możemy oceniać jako łatwe, ale... Czasami się mówi w naszym środowisku, że ktoś łyknął jak młody pelikan. Jeżeli kogoś... Ta gra też polega na nabieraniu swoich przeciwników na różne rotacje, na różne po prostu sztuczki. Tak, że symulujemy rotację, a jest pusto. Tak. Ma być bez rotacji, się okazuje, że jest rotacja i boczna, i dolna. I... Tak. Dokładnie jak mówisz. No jest to gra dla last priciarzy, to nie jest tylko odbijanie piłeczki, ale... Tutaj wprowadzenie przeciwnika w błąd, no, odgrywa bardzo dużą rolę. Popatrzyli na siebie zawodnicy po tym kontratopspinie Maćka Kubika, bo to była naprawdę super piłka. I czy być może teraz czas, czy jeszcze poczekamy? Ten backhand Kulczyckiego nie znalazł miejsca w stole. Tak, próbował wzdłuż linii zagrać, no bardzo, to jedno z najtrudniejszych uderzeń, troszeczkę nie był ustawiony, chociaż on to potrafi swoim talentem nadrobić, że nie musi być czasami ustawiony, a potrafi tą piłkę zmieścić. No, nie wycofał swojej ręki, zrobił to, co trzeba, tak jak to robią zawodnicy z najwyższej półki, robią to, co trzeba i zobaczymy, jaki będzie wynik. Zaciśnięta pięść u Kulczyckiego, bo tutaj kolejny punkt dla pary Kulczycki-Kubik. Zagwozdkę będzie miał taką lekką trener kadry Tomek Krzyszewski, bo rodzą się dwa deble. Daniel z Kubą są wicemistrzami Europy sprzed 3 lat i czołowym deblem Europy i świata. Ale wiesz, powiem ci, że ja jakoś nie współczuję. Nie współczujesz? Okej. Okay. Bo jednak jeśli jest kłopot bogactwa, to jednak chyba byśmy zawsze tego chcieli. Przekonałeś mnie. Bierzemy drugiego i nawet trzeciego debla. Badowski, Zatówka. Jeśli może to podwyższyć.
podwyższyć tylko poziom i powodować, że panowie między sobą będą ustalać, kto jest lepszy i tak naprawdę zwiększać przez to poziom, to ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Myślałem w kontekście Igrzysk Olimpijskich, turnieju kwalifikacyjnego, no będzie się głowił, który debel, kto z. Ale oczywiście wiem, że z perspektywy trenerskiej to oczywiście jest zagwozdka. Mówimy to trochę żartobliwie, ale też patrzymy trochę pod kątem takim dziennikarsko-kibicowskim, że zawsze patrzymy, żeby ten poziom był jak najwyższy i zwyczajnie trzymamy za nich kciuki, żeby ten najlepszy zawsze awansował. I żebyśmy mieli na Mistrzostwach Europy 3 pary dyblowy w półfinale i byśmy byli na pewno zadowoleni. Tak. No i właśnie ten wspomniany odbiór backhandowy, ten flip, został zastosowany bardzo skutecznie teraz przez Daniela Guraka i praktycznie od razu po tym odbiorze punkt zdobyty przez parę Gurak-Diaz. Tak, tak, no zawodnicy wykorzystują to uderzenie. Wystarczy, że serwis jest podniesiony tylko o centymetr albo półtora centymetra wyżej, to już stwarza okazję do tego, żeby tak agresywnie zagrać. Żeby nie grać przebiciem, tylko właśnie tak, w ten tak. sposób. I od razu dostaje się szybki atak w różne miejsca stołu. I ważna jest precyzja serwisu, żeby ten serwis rzeczywiście był milimetry nad siatką i nie zahaczał taśmy. Ale widać, jak oni są zmotywowani, widać, jak wzajemnie potrafią przeżywać ten każdy punkt, szczególnie jeśli są dłuższe wymiany, jeśli do nich dochodzi, to wtedy ta eksplozja radości po stronie Kubika i Kulczyckiego może się podobać. Tak, głośno było na sali, krzyknęli we dwójkę, cała hala wtedy nie wiem, usłyszała ich radość. No taki ważny moment, no, czy oni po prostu teraz, ta końcówka seta, czy oni zamkną te drzwi, to nie jest czasami takie łatwe. W tenisie ziemnym często mówi się na to big points, czyli właśnie te najważniejsze wymiany w momencie, kiedy decydują się takie poważne gemy. Tutaj akurat mamy końcówkę czwartego seta, przypomnijmy 2-1, co widzimy na ekranie, jeśli chodzi o te małe klocki na biało, 2-1 Kubik Kulczycki, to oznacza, że 3 piłki od meczu młodsza para Polaków. Tak, Diaz, Gurak biorą czas, będą próbowali ostudzić atmosferę, obgadać, omówić nową taktykę, wybić trochę młodszych kolegów z rytmu. No właśnie, ty Michał, z racji, że siedzisz tym bardzo mocno jako trener, no to sam wiesz, jak ważne jest to, nawet jeśli w tym momencie żaden trener ich nie wspomaga, to wybijanie przeciwników z rytmu poprzez branie czasu. I w odpowiednim momencie i też ta konwersacja, która właśnie odbywa się, która akurat gdzieś zmotywuje później i spowoduje lepszą grę, lepszy powrót do stołu. Tak, ten czas jest bardzo potrzebny. Czasami nie da się uratować i odwrócić gry, no ale to jest właściwie standardowe zachowanie. W tym momencie, przy tym stanie, przy tym wyniku, doświadczeni zawodnicy musieli to po prostu zrobić, wykorzystać. Ostatnia deska ratunku, przegrywają 2-1, 8-7. Czy to im pomoże? No, zobaczymy, czy to było skuteczne. Ależ teraz świetne zagranie. Tym bardziej pod względem taktycznym patrząc deblowo, bo tutaj nie miał szans trafiony ten zawodnik, który przed chwilą odbijał piłkę, więc właściwie nie miał miejsca ten, który miał odbić ją jako następny. Wiemy, że dokładnie w grze deblowej to ta taktyka odgrywa bardzo ważną rolę. Dziewięć do ośmiu. Jeszcze walczy para Diaz-Gurak, nie dają za wygraną, właśnie o to chodzi w sporcie, żeby nawet jeśli gdzieś powoli czujemy tę krawędź, osuwającą się ziemię, to jednak walczyć do końca. Nie takie sytuacje widzieliśmy w tenisie stołowym, więc jeszcze... Dwa punkty przewagi, tutaj Diaz z Gurakiem wykazują się taką twardością zawodniczą. No i widzimy, co się dzieje. 3 punkty z rzędu zdobyte przez bardziej doświadczoną parę. Tak, i tak. To oni teraz mają szansę na zakończenie seta.
nie ma wielkich akcji, wielkich wymian, a punkty przechodzą na jedną stronę. Trochę. Załamał się trochę Daniel Górek, bo ta piłka była łatwa. On wiedział, że to jest piłka na 2-2. Trochę sam nie dowierza, jak mogłem tej piłki po prostu nie trafić i trafiłem ją kantem. Chociaż troszeczkę był ten serwis był taki trochę nieczysty. Gdzieś tam poleciał, trochę piłka dziwnie leciała. No i mamy właśnie wspomnianą przeze mnie wcześniej grę na przewagi. To jest właśnie ta sytuacja, gdzie set nie decyduje się przy stanie 11-10, ale będzie potrzebny kolejny punkt zdobyty. Chyba że jeszcze Kubik Kulczycki doprowadzą do remisu i jeszcze będziemy tutaj grali na przewagi dłużej. Coś czuję, że zasada piąty set na przewagi, jak grają polscy reprezentanci, się może sprawdzić. No i w tej chwili do remisu doprowadza para Kubik Kulczycki. Mamy sporo emocji tutaj we Władysławowie. Następnej akcji podawać będzie Jakub Dejas. Myli się, posyła w siatkę tę piłkę Daniel Górak. No i kompletnie sytuacja nam się obraca jak w kalejdoskopie w tej chwili. 12-11 i to oznacza piłkę meczową dla pary Kubik-Kulczycki. Widzimy tę eksplozję radości. Maciej Kubik i Samuel Kulczycki 3-1 pokonują Jakuba Dejasa i Daniela Góraka i to oni nam zameldują się w wielkim finale. No cóż, naprawdę emocji co nie miara. Taki polsko-polski pojedynek, który dostarczył nam naprawdę wiele emocji na bardzo wysokim poziomie technicznym, no i na pewno emocjonalnym. Tak, dokładnie. No, piękne obrazki. Mamy dwa polskie deble w półfinale. Do tego nasza przyszłość pokazuje super tenis stołowy i melduje się w finale. Piękne obrazki, emocje, radość młodych zawodników. No nic piękniejszego dzisiaj o tej godzinie wstępnie nie mogło się zdarzyć. No właśnie, można powiedzieć, że sporo działo się w tym pojedynku, dlatego że do samego końca tak naprawdę tej partii nie wiedzieliśmy, co się jeszcze wydarzy. Czy dojdzie do tego seta? Ty przewidywałeś, że będzie gra w tym piątym secie, szczerze mówiąc, też gdzieś mi tym pachniało, ale finalnie gdzieś ta odporność psychiczna tym razem, akurat w tym ważnym momencie, była po stronie młodszych zawodników i oni pokazali, że nie zadrżała im ręka i oni pokazali, że już są powoli gotowi na to takie... granie na tym najwyższym europejskim poziomie. Tak. Oni się nie wystraszyli finału wielkiego turnieju. Oni to po prostu zagrali tak jak trzeba. Zabrali ten wynik do domu. No, ogólnie mówiąc, no byli troszeczkę lepsi niż Górak i Dejas. Być może trochę na Kubie ciężyła ta porażka z tego singla. No. No właśnie, ale pod względem takim techniczno-taktycznym też, gdzie upatrujesz, szczególnie patrząc na ten mecz, który przed chwilą został rozegrany, te elementy, które zadecydowały o ich zwycięstwie? No dużo elementów ma wpływ na wynik w tenisie stołowym, i serwis, i odbiór, i utrzymywanie piłki, no i też bardzo ważne cechy wolicjonalne. Troszeczkę mi to tak wyglądało, że no, są bardziej w grze, są pozytywnie nastawieni i gdzieś tego ognia, który ma ich zaprowadzić do finału, było troszeczkę więcej. I dlatego okazali się o kilka piłek lepsi, a to przekłada się na wynik 3-1 i na awans do finału.